Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę drugiego tygodnia wielkanocnego i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj kontynuujemy Ewangelię według świętego Jana, w której to Pan Jezus mówi do Nikodema i zarazem do każdego z nas. W pierwszym zdaniu już Ewangelii: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Zobaczcie, kochani, że Pan Jezus w tym zdaniu zapewnia zarazem Nikodema, jak każdego z nas, że Bóg ukochał człowieka, że ofiarował swojego Syna, dał swojego Syna za życie świata, dał swojego Syna po to, aby przyniósł człowiekowi zbawienie. Ale do tego jeszcze Pan Bóg bardzo mocno ukochał człowieka, że dał każdemu z nas możliwość decydowania o sobie samym. To my mamy prawo podjąć w wolności, czy przyjmujemy miłość Bożą, która ofiaruje się za nas, która chce dla nas jak najlepiej, która chce nam dać nie tylko tutaj życie na ziemi, ale życie wieczne w Królestwie Niebieskim, czy po prostu odrzucamy i żyjemy na, jak to mówią, własną rękę, czyniąc tak, jak czyniąc i licząc się z konsekwencją tego, co czeka nas w przyszłości. I co jest jeszcze ważne w dzisiejszym fragmencie, że to my na końcu naszych czasów, kiedy będziemy schodzić z tego świata, będziemy musieli się rozliczyć z tego, czy przyjęliśmy tą miłość Bożą, czy też nie. Sami będziemy musieli zdać relację z tego, jak to wszystko wyglądało. Czy jeśli miałem szansę przyjąć, przyjąłem, czy po prostu wtedy odrzuciłem miłość Bożą i teraz ponoszę tego konsekwencje. Zatem, kochani, niech te słowa "tak Bóg umiłował świat" będą dla nas zachętą do tego, abyśmy przyjęli miłość Chrystusa, abyśmy przyjęli Jego Słowo, Jego sakramenty i Jego życie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrej środy. Pozdrawiam z Panem Bogiem.